Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o roli cenzury w naszym życiu i zastanowić się, czy przynosi ona więcej dobrego czy też złego. Ja nazywam się Krzysiek i pracuję jako programista w Australii. Na tym kanale opowiadam o kraju Kangurów, ale także o technologii czy karierze programisty. Także jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem zaczynajmy! Zacznijmy od tego, że pan Jerzy Zięba studiował na AGH w Krakowie, zdobył tam tytuł magistra inżyniera i niestety ciężko mi było dotrzeć do informacji, jakie przedmioty studiował, no ale możemy założyć, że były to przedmioty ścisłe. Po studiach wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w saunie, sprzątał w restauracji, a także pracował jako elektryk w masarni. Potem wyjechał do Australii, gdzie pracował jako kucharz, nurek, wykładowca w szkole lotniczej, pracował także jako inżynier przy produkcji maszyn górniczych, a potem w marketingu. W 2003 roku wraca do Polski i stwierdza, że inżynieria to za mało, że nie będzie już leczył maszyn, a zacznie leczyć ludzi. I tym samym staje się propagatorem alternatywnych metod leczenia. Zaczyna publikować artykuły, zaczyna publikować filmy na YouTubie, m.in. o słynnej już lewoskrętnej witaminie C. Przełomowy staje się rok 2014, kiedy to pan Jerzy publikuje książkę Ukryte terapie, czego nie powie ci lekarz. No i książka okazała się zdecydowanym bestsellerem. Oczywiście, żeby biznes się kręcił, zakłada także sklep internetowy, gdzie sprzedaje wymienione w książce suplementy. I do tej pory traktowałem pana Jerzego w sposób neutralny. Z jednej strony dosyć imponował mi talent marketingowy, że udało mu się tak dobrze to wszystko zorganizować i sprzedać. Z drugiej miałem takie wrażenie, że jest to troszeczkę żerowanie na chorych ludziach, którzy zrobią wszystko i uwierzą wszystko, żeby wyzdrowieć. Zresztą wcale im się nie dziwi, ale dawanie im takiej płonnej nadziei, dla mnie jest troszeczkę nieetyczne i niemoralne. Pan Jerzy bazuje na bardzo nowatorskich metodach leczenia, ale wiecie, jak to jest w medycynie: jeżeli jest jakaś metoda, to przez wiele lat jest testowana, aby upewnić się, że skutki uboczne nie są gorsze od samej choroby i że można ją stosować bezpiecznie, w jakich przypadkach, kiedy powinno się ją stosować. Natomiast pan Jerzy, wydaje mi się, że publikuje te metody dużo wcześniej niż powinny być one zaprezentowane światu. No i nadchodzi rok 2020 i głośny temat, czyli koronawirus. A tam, gdzie pojawia się głośny temat z dziedziny medycyny, tam pojawia się nasz misz marketingu. Podobnie jak gdy pojawia się głośna zbrodnia, tam zaraz pokazuje się twarz pana detektywa Rudkowskiego. I tak pan Jerzy zdecydował się opublikować film na YouTubie, gdzie instruuje lekarzy, w jaki sposób trzeba leczyć koronawirusa. Czyli co trzeba sobie wstrzyknąć, co trzeba zażyć, i człowiek wstaje jak nowonarodzony do pracy. YouTube'owi ten film się nie spodobał i zablokował konto pana Jerzego. Użytkownicy serwisu Wykop są zachwyceni. I tak jak bardzo lubię ten serwis, bardzo często na niego wchodzę, to czasem jest tak, że jak się na kogoś wezmę, no to nie ma przebać. No i tak, gdziekolwiek pojawiały się filmy pana Jerzego, no to oni masowo je zgłaszali po to, żeby je w jakiś sposób zablokować. I tak dotarliśmy do tematu odcinka, bo pojawiła się pewnego rodzaju cenzura, i zastanawiam się, czy to na pewno jest dobre. Wszyscy znamy Mikołaja Kopernika. Żył on w czasach, kiedy Kościół przekonywał do teorii geocentrycznych, czyli do tego, że Ziemia jest w centrum wszechświata, natomiast Kopernik wyznawał i próbował udowodnić teorię heliocentryczną, czyli że Słońce jest w centrum, a planety krążą wokół niego. W 1616 roku inkwizycja wrzuciła wszystkie publikacje na temat heliocentryzmu na listę ksiąg zakazanych, i dzieła Kopernika były na tej liście do 1822 roku. Dziś oczywiście wszyscy mówimy o Koperniku, jesteśmy dumni z tego, że to nasz rodak, ale nie był on pierwszą osobą, która mówiła o heliocentrycznym układzie świata. Już 2000 lat wcześniej pojawił się taki gość, który nazywał się Arystarch Samos, i on w swoich publikacjach wspominał o heliocentrycznym układzie świata. Ale popełnił pewne błędy w obliczeniach, no i świat mu zupełnie nie uwierzył. Wręcz mówili, że jest bezbożnikiem. Takich przykładów jest wiele. Alfred Wegener między 1912 a 1929 rokiem opublikował szereg dowodów na to, że kontynenty dryfują. I nikt mu zupełnie nie wierzył, nikt nie popierał tej teorii. Dopiero po jego śmierci w 1960 roku ta teoria przedostała się do głównego nurtu nauki. Albo Gregor Mendel, prekursor genetyki. To jest ten gość, który krzyżował grochy różnego koloru i próbował stwierdzić, który alel jest dominujący, a który recesywny. I biologowie, którzy żyli w tych czasach, widzieli jego pracę, uznawali je, ale stwierdzali, że są one interesujące tylko dla kogoś, kto hoduje groch. Mendel zmarł w 1884 roku, ale ze znaczenia jego odkryć zdano sobie sprawę dopiero na początku XX wieku. Stoimy teraz przed ogromnym wyzwaniem, bo musimy przyznać, że czasem nie mamy racji. I ja wiem, że to jest trudne, bo chcielibyśmy mieć zawsze rację, ale jeżeli będziemy zakładali, że wiemy już wszystko i jesteśmy nieomylni, no to zatrzymamy rozwój świata. No to pogadajmy o ketaminie. Jest to lek, który jest stosowany w anestezji czy jako lek przeciwbólowy, ale nie ma on zbyt dobrej opinii z tego względu, że jest on także stosowany w celach rekreacyjnych, czyli jako tak zwany narkotyk. I ktoś odważny stwierdził, że może by sprawdzić, czy ketamina może być pomocna przy leczeniu depresji. I okazało się, że w odpowiednich dawkach ten lek działa bardzo skutecznie. Według Wikipedii naukowcy nie rozumieją, dlaczego ketamina ma takie skuteczne i takie szybkie działania antydepresyjne, ale przeprowadzane są badania w tym temacie. Jest taka instytucja w Australii, która się nazywa Black Dog Institute. Oni robią badania czy szkolenia odnośnie chorób psychicznych i jakiś czas temu szukali oni ochotników, którzy chcieliby spróbować leczenia depresji ketaminą. Niestety, ketamina ma szereg skutków ubocznych, dlatego zajmie trochę czasu, zanim naukowcy stwierdzą, kiedy można stosować ketaminę, w jakich Rodzajach depresji jest ona skuteczna i w jakich rodzajach depresji jest ona bezpieczna? Chciałbym po prostu zwrócić uwagę na to, że lek, który znamy od 1962 roku, i wydawałoby się, że już poznaliśmy o nim wszystko, bo był szeroko stosowany jako środek przeciwbólowy podczas wojny w Wietnamie, czy też yy, znajduje się on na liście niezbędnych leków Światowej Organizacji Zdrowia, no to cały czas potrafi nas zaskakiwać i wystarczyło to, aby jakiś naukowiec stwierdził, że może nie wiemy jeszcze wszystkiego, może ketamina ma jakieś dodatkowe zastosowania, sprawdźmy to. Dlatego stoimy przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony możemy cenzurować filmy pana Jerzego Ziemby o tym, jak leczyć koronawirusa i tym samym być może uchronimy kogoś przed tym, aby nie zrobił sobie krzywdy, ale z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób, że jeżeli ktokolwiek wstrzykuje sobie cokolwiek bez konsultacji ze swoim lekarzem, no to nie jest to do końca odpowiedzialne zachowanie. Z drugiej strony, przez cenzurowanie teorii, które są niezgodne z naszym światopoglądem, możemy zabić drugiego Kopernika. I nie zrozumcie mnie źle. Ja nie wierzę w to, że pan Jerzy Zięba jest Leonardem Da Vinci XXI wieku. Ale chciałbym pozwolić mu mówić tak jak stu innym tego typu, bo po pierwsze, być może któryś z nich będzie miał faktycznie rację. A nawet jeśli nie, to te różnego rodzaju teorie być może skłonią kogoś do zastanowienia się, do. Podważania tego i być może dojdzie do jakichś rewolucyjnych odkryć, bazując na tym, co się zaczęło w tamtych głowach. Zresztą, wydaje mi się, że cenzura nie działa, bo fani pana Jerzego Zięby będą tylko cały czas utwierdzali się w przekonaniu, że to był ich lekarz, to był ich wizjoner, to jest ich męczennik, którego świat próbuje stłamsić. W 2007 roku użytkownik serwisu DIG, czyli takiego zagranicznego portalu odpowiednika wykopu. Odkrył numer i opublikował numer, który pozwala załamać wszystkie odtwarzacze DVD zabezpieczone systemem AACS. No i oczywiście firmy, które były zaangażowane w tworzenie odtwarzaczy DVD czy tego zabezpieczenia, wymusiły, aby ten post został usunięty. W ciągu miesiąca ten sekretny, tajny numer stał się najbardziej znanym numerem w internecie. I przedrukowany był 280 tysięcy razy. Pojawiał się na koszulkach, pojawiał się na tatuażach. A piosenka na YouTubie, w której gość wyśpiewuje te numery, wyświetlona była 800 tysięcy razy. Czyli efekt, który został uzyskany, był zupełnie przeciwny od zamierzonego. Ja nie mam jakiegoś silnego zdania na ten temat, dlatego nagrałem ten odcinek, bo chciałbym poznać Waszą opinię. Gdybyście mogli dać znać w komentarzu. Co o tym sądzicie, żebyśmy mogli zacząć na ten temat dyskusję? Bo, z jednej strony, wydaje mi się, że wolność słowa jest bardzo ważna i to ona potrafi pchać świat do przodu, bo ktoś może rzucić jakąś myśl, która zostanie zaszczepiona w innym umyśle, rozwinięta i tak dalej. Z drugiej strony, niektóre myśli mogą być szkodliwe, ale kto powinien podejmować decyzję o tym, co można mówić, a czego nie mówić? I wydaje mi się, że mniejszym złem jest to, aby pozwolić mówić o wszystkim. Każdemu, bo jeżeli zaczniemy w jakiś sposób cenzurować, to może to być używane jako broń polityczna, może to być używane do tłumczenia idei, które są niezgodne z naszym myśleniem i wydaje mi się, że będzie miało to w rezultacie gorszy efekt. Ale niestety oba rozwiązania mają swoje wady: 09F911029D74E3, 74 e 35 5B, D8, 41, 56C5, 63, 56, 88C0. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!